Narkotyki policjanci znaleźli w mieszkaniu podejrzanego. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości substancji psychotropowych. Do depozytu policyjnego trafiło ponad 1000 porcji handlowych metamfetaminy. Funkcjonariusze ujawnili również w mieszkaniu tego mężczyzny tabletki ekstazy, a także wagę do porcjowania tych nielegalnych środków oraz pieniądze pochodzące ze sprzedaży narkotyków. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zadecydował, że najbliższe 3 miesiące mieszkaniec Lubina spędzi w areszcie. Potem stanie przed sądem. Za posiadanie i handel narkotykami grozi mu od 2 do 12 lat więzienia.